Kolejny odcinek Urokio takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy, po raz kolejny jak zwykle zapraszam was do odcinka z gry Luigi's Mansion 2 HD. Dzisiaj startujemy sobie chapter 4, rezydencja numer 4 o nazwie Secret Mine, a tam na początek będziemy musieli znowu eskortować asystenta Toada, a następnie pochodzimy po podziemiach kopalni, gdzie dowiemy się o niecnym planie duszków Boo. No więc jak mi dzisiaj poszło i jak bardzo świat ludowy dał mi w kość, dowiecie się oczywiście oglądając materiał do samego końca. Zanim zaczniemy, ty drogi widzu, nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Luigi's Mansion 2 HD? No to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, bardzo, bardzo mocno mi to pomaga. I poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag kryształ dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No to pozostało nam nic innego jak po prostu rozpocząć czwarty rozdział, czyli Secret Mine, czyli niestety lodowa rezydencja. Ale tu widzę, że to jest tak bardziej podzielone na dwie sekcje. I chyba nie są duże, no chyba, że są podziemia. Dobra, to lecimy w takim razie. Cold case. Okej, okay, asystent Toada, znaczy Toad asystent jest tutaj. O, czyli zaczynamy z grubej rury. Będziemy musieli go pewnie uratować. Fucking hell. Mam nadzieję, że lubisz śnieg. Nie. Dobra, sam szczyt śnieżnej góry. Okej. Okay. A no tak, bo tu kopalnie były. No to dobra, to jak głupi jestem, no to będą sekcje podziemne i to pewnie dużo. Minerały były zbierane, kryształy, okej. No i oczywiście kawałek Dark Moona gdzieś tutaj musi być. Sygnał jest niestabilny przez brzydką pogodę. Ale oczywiście dobrze, że mamy Toadzika, który będzie zagubiony, jak zwykle, pewnie będzie w obrazie. Dobra. Okej, Toadzik powinien wiedzieć, gdzie jest Dark Moon, ale nam nie odpowiada, no to jak zwykle jest w zakłopotaniu. Jest pewnie w szalet. Co to za sekcja jakby na polskie? Nie umiem przetłumaczyć. No nieważne. Znajdź go i wtedy porozmawiamy. Dobra, będę w międzyczasie skanował paraskopem wszystko. Okej. Okay. Here we go. To lecimy. Ciekawe jak tutaj będzie ta rezydencja wyglądała. Czy ona będzie jakaś przesrana, czy nie. Mam nadzieję, kurde, że nie. Że jakoś damy radę. O, goddammit, już widzę to ślizganie, już czuję to ślizganie, napadzie, kontrolowanie śliskiego, to, Luigi'ego. W sumie, nie śliskiego Luigi'ego, podeszw Luigi'ego. Co ja gadam? Hello? No, jest ładnie, jakby nie patrzeć, jest klimatycznie. Kra, kra! Czyli już widzę Goldbara na grillu. No dobra. To patrzymy. Co my tu mamy? Okej, okay, to jest lustrzane odbicie, o tak po prostu? O, ile siana, o! Ale dziękuję! Tak, no to jest takie, o. Jeszcze tutaj piątek. Takie, taka jakby... Takie lustro. Czy będą kruki? Oczywiście, że tak. Ej, gdzie golden bary? No dobra, w sumie po tyle dostałem, że to jest jak golden bar. Dobra, ścieżkę sobie robimy. Zobaczmy w ogóle na mapę. O tak. O Jezu, same podziemia praktycznie. Ojoj, widzicie jak tutaj jest pustawo na górze? A na dole, o na dole ile tego jest. Co to za długa droga? O Jezu, ona dokądś prowadzi, do innej miejscówy zupełnie. Tutaj jest kontynuacja. O, karamba. No dobra, ale tu są trzy misje, więc to powinien być... Excuse me, czemu nie mogę tędy przejść? Okej. Okay. Ej, ja nie potrzebuję główki. A, dobra, hajs. Okej, okay, to wezmę, zawsze to jest coś. Trzy misje, no chyba, że będą one dłuższe, to wtedy będzie trochę... Trochę słabo. Nic tu nie ma. Dobra, zobaczmy przez okno, o co tutaj chodzi. O, już mi smaruje na oknie czymś. Yo. A, duszek niebieski, zwykły. A ty nas widzisz. Ej, zaraz, bo ty strasz hajsem. Ej, bo zaraz ten hajs zgubię. No, to szybko idziemy, szybko idziemy. O ile się nie zdesrespi. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, jeden gorący golden bar. Dziękuję, proszę bardzo. No idziemy do środka od razu z nim walczyć, bo czemu nie? O! Okej. Dobra, ty sobie tam siedź chwilkę. Ty gnoju.
Oberwa... No liczyłem, że nie ob... Ale śmieć! Ale zrobiłem gigabłąd, że pozwoliłem mu tu siedzieć. Dwa razy mnie trafił. Ale ty gnój jesteś. Ja pierdykam. Dobra, mam nadzieję, że już więcej nie będę obrywał za bardzo. O, jest kostka! Na to liczyłem. Super. To już nie muszę tego aż tak szukać tutaj. Czy dam radę tu zerwać? Co to za jakieś fazis na górze były? Ej, what the shit? O, duszek był. Ha! Dawaj hajs. Muszę tu nadrobić hajsem. Zdecydowanie. Super, ej, już prawie 500. No dobra, to jest duża nadzieja. Jest sens sprawdzania? Chyba nie. Okej, tą dzika będę musiał tutaj zaprowadzić. No, duszka buł trzeba by też znaleźć, to jest ważne. Dobra, na razie idziemy dalej, ale zaraz, ja tu miałem wykrzyknik. Ale teraz do mnie dzwoni. nie ma Toada, tak? Nie ma żadnego śladu po nim, okej. Fishing cat on będzie, znaczy być może. Okej. No dobra. Co my mamy tu zrobić, bo tu są duchy na 100%. Nie wiem, tu gdzieś? Nie, nie ma. Wait. Coś na dachu. Co ja zdobyłem? Nie, niech minie. A, dżem tu był! Okej. Dziwne, też znowu chyba 13 dżemów, aż o kurde. Jak mam to podpalić? Nie rozumiem. Zaraz. Roki, skupienie. Tędy jest przejście, ale nie przejdziemy. O, nagle się zapaliło. No to jest tu duch, czy nie? Oj, to jest duch, no bo było ciemno. What the shit. Zostaw ten węgielek. Ale się wiją nagle oni tak mocniej. Co jest? Dobra, teraz kminie. Okej. Dobra. Drugi za to tu. I mamy przejście. Czy gdzieś jeszcze potrzebuję? Nie. I tutaj zbierzmy... O, hajs. Mhm. No dobra, i teraz już chyba mogę iść dalej. Jesus, ale to było takie dziwne, dziwnie ciężkie pomieszczenie. Nie rozumiem. Dlaczego? Ej, King Boo sobie lata tam. Co jest? What the shit? Dobra, co my tu mamy? Zwykła woda po prostu. A, mogę sobie podejrzeć. Okej. No to sobie podejrzyjmy. Co tu zrobili z Toadem? Gdzie jest Toad? O, jest obraz Toada, jest Boo. Oczywiście nie ten, co go trzeba znaleźć. No i coś jeszcze? Kryształ! Dobra, czyli warto patrzeć wszędzie. No to idziemy do środka. Dobra, tu nic nie będzie. Chyba nie. A, no przecież drzwi. Debil ze mnie. O, jak ładnie to wszystko złapałem, kurde. Łopata mnie tu niepokoi, bo znowu będą te greenies, te zielone duchy. Aż ty chamie. Znowu będą chodzić z łopatą. Dobra, rybki zbierzmy. No. Bo może coś za to być. Jezu, już chodzę po tym lodzie, jaka to jest tragedia. No zbierz się! Nice.
Siano! Siano! Bierzemy. Dobra, i tutaj ten dżem był jeszcze. A, oczywiście, że tak. Dobrze wyczaiłem, super. Tylko, że ja skakać nie mogę, więc tutaj ta ryba... Chociaż... Nie, nic się nie da zrobić, no dobra. Panie Toadzik, chodź do nas. No, kulki. Już myślałem, że żadna nie podskoczy. Zapraszamy pana Toada, asystenta. Kolejnego do ekipy. A ja się napiję kawy. Tyle sobie nalałem kawy, że musiałem się aż schylić. Dzięki No, super. Dzięki za... Czy ty będziesz tak skakał teraz z radości, debilu? O no! Żenada. To było głupie nawet jak na standardy Nintendo. Przepraszam. Ale to jest prawda. No i oczywiście, że głupkowaty będzie się cieszył, tak. Skarb widzę. No to trafiliśmy w niezłe podziemia. O, znowu brak sygnału. Mógłbyś przestać dzwonić. Dobra, pewnie trafiłeś do kopalni, starej kopalni. Jest tu niebezpiecznie, uważaj na siebie. I musisz wrócić do szalet. To jest jedyna droga ucieczki. Czy to jest dżem? Chyba ta. O karamba, i teraz mi będzie wchodził pod celownik, a ja chodzę po lodzie. Ty żuczku, kurde. Dobra. Chodź. Nice. Dziękuję za hajsiwo. O, bardzo dobrze. Come on. No i dobra, idziemy. O, bo to nas wystrzeliło aż. A tutaj? Tu są golden bary. A po co to jest? A, żebym bezpiecznie zlazł w dół. To może ja z Toadzikiem pójdę? Tak, jestem z Toadzikiem i... O właśnie! No ty debilu, czyż był celownik tu? Czyżby? No oczywiście, że tak! Jest dżem kolejny! A Toadzik jak się mi zrespił. Ciekawe, czy bez tego, jak ja upadnę, to stracę HP. Wolę nie sprawdzać. Jest trzeci dżem! Okej. No, przy mniejszej ilości misji to trzeba o tym pamiętać, że tutaj... Chodź. Że tutaj będziemy więcej dżemów zdobywać per poziom. Come on. Dobra, czyli tu wszystko. Sprawdzamy. Tam nie posprawdzałem, fakt. O! Znowu lustro. A czy nie, w sumie... Co ja tu sprawdzam? Przecież tamte drzwi już są. Tu? Okej. Yo. O! No! O jest, dobra! Udało się, czyli nie tak źle. Beczki nie mam co sprawdzać. Tutaj? Come on. Czyż mogłem jeszcze tam pójść? The zipline can be activated from this side. Luigi, zobacz. Co tu trzeba zobaczyć? To jest... Okej, winda, do której musimy dotrzeć. Musimy znaleźć inne przejście. Dobrze, panie Bobrze. Ale poczekajcie, bo tu klucz jest. W ogóle zobaczmy... No dobra, już klucz spada. Okej, gdzie? Do tej beczki, dobra. Będę musiał pamiętać, że tu jest dżem w beczce. Okej, dżem w beczce, no. Chodzi o klejnot, ja mówię po prostu już tak dżem z przyzwyczajenia. Czy ty serio będziesz się teraz tak strachał? No chłopie, chodź rzesz. Jezu, ta mechanika Toadów. Jak to udanie ma jak był? Ta mechanika Toadów jest dziwna. Jakby w jednej misji by mi się to spodobało, ale w tylu to aż tak nie. Ale co to za przejście jeszcze jest tam do góry przez to lustro jakby. Dobra, zaraz to... O, zobaczymy. O, HP. Nice. No fucking way! No miało być HP dla mnie, Toad! Toad! Wchodzisz mi pod celownik, debilu!
Ja pierdykam. Frustrujące to jest. Czy to jest dżem w gnieździe? Tak, więcej HP zabierajcie, tak. Tak, to był dżem. Okej, okay, ale ja tutaj dalej nie przejdę, ponieważ wszystko jest skute lodem. Mhm. Czyli tam dalsza sekcja to jest po prostu na kolejny raz. Dobra, warto wiedzieć. Już myślałem, że spadnę. Ale o co chodzi z tym przejściem tutaj? To mnie ciekawi. Bo tutaj widzicie, na minimapce jest przejście, tak? Ej, zaraz. Ej, wait, beczka. Bu będzie. Słyszę bu. No, no. Siema, bu, jesteś. A tam ten kilof też mogę poobracać. Bufon. No, okej, no faktycznie jesteś bufonem. Dobra. Cyk, cyk. I cyk, i podbijaj się. O, super. What the shit, jak on leci? Deadu, czy nie? Nie. Gdzie już odleciał? Ej, zaraz, bo mi pasek się skończy. Ej, co za chłop? Gdzie on jest? Tu. Jezu Chryste, panie. Dobra, dedaj w końcu, nareszcie. No Toad! Nie znoszę tego, jak on wchodzi mi tak pod celownik i się kręci. Kill off jeszcze miałem zobaczyć. Nothing, okej. Okay. I co, i dalej tutaj przejście nie ma? Właśnie ciekawe, pewnie będę mógł rozbić tutaj to lustro. Klucz mamy to tędy. Dobra. Otwarte. Dziękuję. A po co? I znowu w momencie, kiedy kończy się cutscenka, idealnie klikam plusika na padzie. Fajnie. Po co pokazywanie jeszcze raz tego otwierania klucza? Znaczy zamka kluczem. O! A, bo to nie prze... Czy ty się boisz tak jak z tą wodą? No fucking way. No! No mogę cię... Ja pierdykam. No nie idź, debilu! Po co ty idziesz? To po co ja ciebie rzucam tam? Ależ ty wybredny jest! Szybko. Jest! Ale to jest katastrofa! Po co? To jest tak głupia postać. Oni robią jeszcze głupszą te... Z tych Toadów. Po kiego? Ale to już... Nie, to się pokręci jeszcze. No! Nie, bo zaraz go zrzucę tam na tą drugą stronę i się skończy babci sranie. Jezu, Toady! Mam nadzieję, że to jest ostatnia misja z nimi, że już nie masz ty, profesorku, więcej asystentów. Ryzyk. No dziabnął mnie za pleców! Ale skurczysyn! Widzieliście, jak po prostu poleciał od razu i mnie w plecy? No ja nie miałem szans nawet. A, tu jest klucz, dobra. Ja musiałem po to pójść. Toad, zniknij. O! Siano! Tak. I znowu zza pleców. I znowu zza... I HP spadło za mapę. Kocham tę grę. No normalnie kocham tę grę. No jak Toada nie ma?! To jest absolutnie... źle zrobione. Z tymi Toadami. O Jezu, jaki to jest mały koszmarek w tej grze. No ja będę na to narzekał, mam prawo. Basin. No. Chodźcie.
Zepsułeś... Całą trójkę. Nie całą trójkę? Okej. Ej, Toadzik mi zebrał hajs. Okej. Ja pierdzielę, no 65 HP. Coś gdzieś? Nie. Jezu, nie lubię chodzić po tym szpetnym lodzie. Jak to rozwalić? Chyba się nie da. To jest tragedia. Dobrze, że tylko są 3 levele tego. Plus boss. Okej, to trafiliśmy z powrotem. Tak. To muszę o tym dżemie pamiętać. A, on jest po drugiej stronie. A tutaj coś? Nie. Chyba mam po prostu tutaj iść. Zaraz, tu sznur jest. A gdzie drugi? Nie ma. A może ja muszę tak przejść? W lewo, w lewo. No w lewo, w lewo! Ale to jest ciężkie. Jesus. A i tu jest sznur i teraz na prawie most. Dobra. Ja słyszę ciągle buszka dół, wytyfy. Dżem. Piąty nasz dżem. I tu flasza widzę. Do zaświecenia. Coś jeszcze? A to kolejka ta górska. A, żeby tędy przejść, ale nie. To ja się wracam. Bezpiecznie tutaj, bo my musimy iść do windy razem. Dobra. Toadzik, czy ty możesz w końcu pójść? Po co? Ty nic nie zrobiłeś tutaj. Dobra, rzucamy go. Już dasz radę? Mam nadzieję. Jezu. Jezu, jak już chcę klimę odpalić. Boże, już mi tak gorąco tutaj. Od tego komputera. I od kawy. Ej, właśnie, co to są za te fuazis? Za te włochate te kuleczki. A my tu, pod misiem jesteśmy. O co z nimi chodzi? No. No. Już się bałem, że mnie zaatakuje. Proszę, żeby nie zaatakował mnie. Proszę, zejdź ze mnie. Udało się przejść misję chociaż. Jezu. No, tylko pytanie, czy na 3 gwiazdki. Dobra, martwiłem się. Okej, daliście sobie radę. Toadzik wrócił. I ty też zaraz wrócisz. Nie wiem, jak działają te włochate małe kulki. Nie wyglądają niby na wrogów, ale no to są pewnie mieszkańcy tutaj okoliczni. Mission complete. Mamy boom, mamy 5 dżemów aż. 17 minut. 35. 2 gwiazdki. Słabo. No to nic. Zaraz zrobię to jeszcze raz. O matko boska, szkoda. No szkoda, no ale... No dzieje się, co nie? No bo obrywałem kilka razy. Może za mało skarbu miałem, albo za wolno ja to robiłem, to, całą tą planszę. Kurde. Znaczy na pewno da się to skrócić na kolejny raz, nie idąc po tą kolejką górską. Po tego dżema, co były te kruki w gnieździe. Ciato, ciato. Witaj, wyglądasz wspaniale. Dobra, jak zwykle gadka szmatka, żeby dać wszystkie itemy. Proszę bardzo. Mamy dżem, mamy dżem, mamy dżem, mamy dżem, mamy dżem i ma, tak, jeszcze te duchy, bu i 1400 hajsu i zaraz będzie 40 tysięcy, super progres. Bardzo dobrze. Co nam powiesz teraz, że Toadzik ma pewnie snapshota z informacjami, że pewnie nic nie pamięta. Okej, nie widział kawałka Dark Moon, ale że bu były bardzo aktywne w tej okolicy i słyszał różne śmiechy. Bardzo różne dziwne śmiechy z samego dołu kopalni. Nie wygląda to dobrze. I tak jak reszta Toadów, okej, ma snapshota. A to teraz zobaczymy? Nie, za chwilkę. Czyli mogę sobie pójść do tego poziomu raz jeszcze. Super. No dobra, próba druga. Nie straciłem w ogóle HP. Może trochę więcej hajsu i na pewno o wiele szybciej. To tu, tu już musi być. A, mniej hajsu, ale tu...
Co? Nie kumam. Nie kumam, jak zrobiłem słaby wynik. Rozwaliłem wszystkie duchy, jakie miałem. Nie kumam. No nareszcie, tyle starczyło, żebym skończył ten level. Za trzecim razem dopiero. To jest jeden z bardziej upierdliwych poziomów tylko dlatego, że jest tu Toad. Naprawdę ta mechanika Toada mnie tu denerwuje. Jest... Na jeden level byłoby spoko, ale jako funkcja w kilku levelach nie. Big no, ale mam level z głowy. No dobra, to skoro się udało już na te trzy gwiazdki zrobić, to lecimy dalej. Hit rock bottom! Okej, a dobra, przecież my to już wszystko wiemy, opis znany. Skończyliśmy sprawdzać tą kamerę, czy sprawdzimy? Sprawdzimy, oczywiście. Co to jest? Okej. Duchy są przetrzymywane w kryształach? Ale czemu właśnie buł trzymają je tutaj? Znaczy pytanie, czy one są w ogóle zadowolone? O, kolejny obraz. Co to za... Uszy, nie kojarzę. Nie kojarzę za bardzo. Okej. No wydobywają te kryształy, ale po co? Ten portal, coś? Coś jeszcze? Okej. No te kryształy jakąś mają moc w sobie. Dobra, to chyba wszystko tak właściwie. Takie trzy bullet pointy. Słyszeliście go? Co to było? Zakrztusił się chłop. Okej, no musimy się dowiedzieć, dlaczego te buł przetrzymują duchy tam. Zdjęcie zostało zrobione niedawno, więc... Lecimy. No i musimy sprawdzić Crystal Quarry. Okej, to tędy i tędy. No dobra, to musimy tamtędy pójść. Okej, słoneczko. Dobra, no idziemy. Dowiemy się, co my mamy tam zrobić. Skipujemy. No i zobaczymy, czy to będzie długa i męcząca misja. No tak jak myślałem, no tu mniej jest leveli do zrobienia, więc tu będzie trudniej. Okej, jesteśmy już od razu tu w środeczku, to jest bardzo dobry znak. I sobie window zjedziemy zaraz chyba. No, to jest w sumie plan. Ej, gdzie jest fotel? Bu? Już bu będzie? Lol, piąta sekunda już jest bu. Booger tym razem. Chodź tu, booger. Dobra. Te wuchaty mnie nie biją chyba. Nie. O, tak. Odbijaj się. O Jezu, gdzieś ty wylądował, chłopie. Sio. No. No gdzie jest Bu? Nie gadajcie, że on jest na górze. No, ej, no. No i jak mam go zdobyć? Excuse me? Przecież ja tam nie mam dostępu. No posrało kogoś. Ja pierdzielę, co za debilne to jest czasem. Aaaa, się denerwuję na takie głupoty. Dobra, Rocky, spokój. Zdarza się. Ta gra nie jest perfekcyjna. Tak ją zrobili na 3DS-ie i przeportowali. Ja pierdykam. Ale nie... Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja uważam, że to jest głupie to, co się teraz stało. No Bu wylądował tam na górze i co? No i powinien zlecieć tu normalnie. A jeszcze raz mi się tam zatnij, to się wkurzę, naprawdę. O! No przestań brać te włochate gówna. Czemu on jest większy, taki napuszony? Jest! Już taką minę miałem obsranego psa.
Dobra, jak wy działacie? Czy ty bijesz? Nie, nie biję. No dobra, sprawdźmy, czy jest kosteczka gdzieś. Bo to jest bardzo ważne. No, otwórz to. Ej, złoty ten! Uuu. A, on się zamienił już w zwykłego. No, odsuńcie się do jasnej, ciasnej. No nie mogę Golden Bara wziąć przez to. Boże, jakie one są upierdliwe. Te włochate skunksy. Cokolwiek to jest. Aaaa, ja pierdzielę. To jest tragedia. Czyli co, ja powinienem się udać teraz tu w dół, już most naprawiony i w lewo. Na to wychodzi. Dobra, to tak zrób. No tak zróbmy. Oczywiście, że całego hajsu nie wezmę. No przejdź, przejdź. I co, co to jest? Teleport? Wygląda na teleport. No nie bój się, chłopie, to tylko zwykły teleport. Mhm. Przejdź na spokojnie. Hello? Yes, sam sobie macha. Tak, to ty, brawo, it's me. Tak, na spokojnie, możemy przejść. X-a muszę wcisnąć, dobra. O, ale to, to skute jest lodem. To ja pewnie muszę wrócić. I tu tak, jest ogień. Nice, bardzo dobrze pomyślane, kurde. Jesteśmy ekspertem w Luigi's Mansion. Dobra, przechodzimy. Kluczyk, cyk. No i co my mamy? Uuu, zjeżdżalnia. O, no, 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 no. Hajs, okej. Coś tu? Nie. No dobra, zjeżdżamy. To są dobre zaspy? Tak, to są dobre zaspy. O, jest klucz. Okej. O, coś tu w lewo. Jeszcze był, był ten. Można było pójść w lewo. No dobra, poczekajcie, poczekajcie. Tak, wiem, że mam klucz, super, zadowolony jestem, tak. O! Czy to jest przejście dalej? No dobra, to niech sobie będzie. Zaraz, sznur. A, szczurek, dobra. Dobra, i przechodzimy jeszcze raz. Bo musimy schwytać to. Pewnie to jest dżem, tak podejrzewam. Schwytać to, czego tam nie zdobyliśmy. Czyli tu w lewo. A to trzeba stajmować, ale to jest na farta typowo. Czy to jest na farta? Ej, no fucking way. Ja nie wiem, w którym momencie. Powiedzmy, że teraz. Ja tam nawet nie widzę, jak to tam leci. A ja nie mam kontroli, żeby wolniej czy szybciej lecieć. No way! Jakie to jest denerwujące, to jest RNG! Lubię ten wyraz! A wiecie, czym jest RNG? Coś, na co nie mam wpływu. Ja nie widzę tam, w jakim stopniu jest teraz to koło. Dobra, niech teraz zakryję. I szybko, korzystamy. Jest! Uuu. Brawo. Dwa przegapiłem? Gdzie niby? Nie rozumiem. No dobra, trudno. Zdobędę to później, ja pierdykam. Oho. To jest... A! Dobra, dobra. Będziemy musieli ten lód tutaj rozwalić. Tylko teraz tak. Robimy to. Robimy tak. I robimy tak. Co jest? Co jest? No ty chamie! No i nie... No i... Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Przecież to jest skandal jakiś.
No, schwytasz się? No nie wierzę. Nie mam słów na to. Jezu, jakie to głośne. Dobra, co tu się w ogóle wydarzyło? Pojawiło się złoto, pojawiły się duchy, pojawiły się te nietoperki i nic nie mogłem z tym zrobić. Nie mogłem schwytać tych nietoperków. No przecież, że ja trafiałem tą latarką. No to jest coś powalonego. A, okno trzeba zamknąć pewnie. Okej. No jeszcze potraciłem HP tak głupio. Jezusie. Ach, nic tu nie ma? No nie, jak już tam obraz był, to już raczej nic więcej. Jezu, to była katastrofa, tak szczerze. Okej, nic do sprawdzenia. W drugą stronę. To jedziemy w dół, w takim razie, no tak, na B3. Dobra. Ale to jest katastrofa czasem. O! No? Oni w tle chyba tylko są. Okej. Dawaj w dół. Jesus Christ. Ej! Tego mogłem! No jak był złoty, to już tak myślałem, że jego mogę akurat. Jezu, ale mało mamy coinów. Strasznie. Niecałe 400 będzie. 292. Tu coś jest. Okej, odleciały. Mam nadzieję, że się już nie pojawią. Dobra. Teraz w górę. Czy to będzie dżem? Tak, dżem. No. Jest. Mamy to, ale mam suche już oczy. Jezu. Aż mnie zaczęły boleć. Dobra, zrobię sobie pewnie jeszcze tą misję i po prostu już sobie daruję. No chyba, że będę musiał ją powtarzać, kurde. Okej, mamy przejście dalej. No to już dżemów coraz mniej do zdobycia. No to bardzo dobrze, jakby nie patrzeć. Och! Coward's Chasm. A co ja mam tu zrobić? Excuse me? What the fuck? A bo tu lustro jest jakby takie. O. Okej, to było dziwne. No ale dobra. Nic tu zupełnie nie ma, to takie puste strasznie to było. W drugą stronę. I po co? Super, dużo hajsu zdobyłem. Ajajajajaj, Rocky, naucz się w to grać. Ja pierdzielę, jak ja tu, ja już lamię strasznie, nie wiem, co się ze mną już dzisiaj dzieje, to jest tragedia. A ten dzwoni, nie wiem po co. Po co dzwonisz? Tak, ledwo cię słyszę, dobra, pewnie dotarłeś do samych głębin kopalni. Okej, klucza brakuje nam, dobra, musimy zdobyć klucz. Nie wiem, tu? Ja już czuję w kościach, że to jest level do powtórzenia, zwłaszcza, że muszę klejnoty jeszcze pozbierać. Je potrzebuję. Okej. Nie mogę tego pnia wziąć. Dobra, jak wygląda tutaj ta kopalnia? Crystal Quarry. No dobra, nic jakby takiego ciekawego, nie potrzebuję teraz informacji, ale chodźmy tu. Czyli pewnie najpierw tu muszę pójść. I co tu muszę zrobić? A, w drugą mańkę. Yo.
Dobra. O gad! No, no głupie te żuczki, no nawet nie mam możliwości ucieczki od nich! Zupełnie nie mam! Jak miałem, jak z trzech stron, to o tak, już trzeci bym nie hapsnął. Uciec nie, bo już ten mnie zdążył wziąć, no aaa, skandal! O, jest kość. Ale za dużo HP tracę i za mało skarbu zbieram. A, tu na górze. Jezu. To jest tragedia. A, już się pojawiają te kamyczki z węglem. Dobra. Czyli to jest teleportowane. A tutaj. Tutaj. Z powrotem w tym pomieszczeniu. Dobra, i sobie zrobimy drogę. Czyli w tą stronę. Jezu, ale mam suche soczewki już strasznie. Co jest? Nagle mi się tak mega wysuszyły. Tak bardzo. Będę musiał sobie przemyć je po odcinku. Bierzemy kamyczek. Jeden. Podpalamy. No. A, bo muszę wycelować. No przestań się kręcić, debilu! Ja nie macham gałką, a ten mi się kręci. Why? Jakie jest wytłumaczenie tego? Ktoś mi wyjaśni? Może jesteście mądrzejsi ode mnie. To sterowanie, niby się już do niego przyzwyczaiłem, ale dalej, do końca gry będę uważał, że to jest głupie sterowanie. O, super. Out of nowhere. No. No ile was tu... No ile was tu jeszcze? No nie mogę wcelować, no! Przestań. Dobra, ten był jedyny pożyteczny. Okej. No i dlaczego nie mogę? A tutaj? No, no. No patrz się w dół, Luigi, jakie to sterowanie! Dzisiaj, teraz, w tym odcinku sterowanie daje mi w kość. Aha, może tym muszę wcelować. O Jezusie. Nie mogę z tym sterowaniem. Gram normalnie na pro kontrolerze. Nie mogę już nic zrobić więcej. Ja już dawno wróciłem do oryginalnego sterowania i denerwuje mnie ono. Naprawdę, jest nieintuicyjne. What the fuck? Oddawaj to, chłopie. Dobra. Ten level jest tak bardzo do powtórzenia. O! Schwytałem go. Dobra. Dawać mi węgielek. No fucking way, że nie ma węgielka. No i co teraz zrobię? Dobra, to i tak jest do powtórzenia, ale mam już w dupie, ale nie mam już motywacji do przejścia sensownie tego levelu. Już mam w dupie, czy mnie zaraz ubiją na przykład te duchy. Ale jestem na nie z tym levelem. Nie podoba mi się ten świat. Ten lodowy świat jest... Nie znoszę lodowych poziomów w całym Mario, we wszystkich w ogóle platformówkach, we wszystkich grach ogółem, tam gdzie się chodzi postacią. Nawet autem jakby się jeździło, to ślizganie się po lodzie jest tragiczne. Ooooooo. Okej, okay, mocniejsze wersje, to po to je przetrzymują te duszki buł tutaj. Dobra. No to idziemy zawalczyć, tylko zanim... To sprawdźmy, a mogę tu coś? No dobra, nic nie ma. A nie, jest jednak. Okej, okej. Dobra, ale wynik jest katastrofalny. Nie wiem. Mam podejść? Tak. Niewyraźnie. A to żeby popatrzeć? A, żeby jumpscare'a pseudo dostać. Yo. Nie, zostaw kilofa, młody. Dobra, dziękuję. I co, i do was też muszę podejść? ...150 HP.
No dobra. Pokonaliśmy ich, ale aj, aj ten wynik, o Jezu. No i co teraz? A, już telefonik, znaczy z DS-a telefonik. Hello. Co tam się działo? Dobra. Te bu, okej, okay, one pewnie odpowiadają za to. Ale przynajmniej schwytałeś te mocne duchy. Dobra, wracaj na chatę. Jezu, ale to będzie tragedia. To będzie tragedia. Oh no, a nie oh yes. To będzie nawet na jedną gwiazdkę, ja bym powiedział. Bardzo długo mi to też zajęło, 14 minut, 9 duchów, 25 życia. No, dwie gwiazdki, dokładnie. Jezusie! Oh, nie wierzę w to. No nie, ten odcinek i ten świat to nie jest dobry odcinek i to nie jest dobry świat. Masakra. No dobra, wróćmy pogadać sobie z szefuniem. I wrócę tu, no co mam zrobić jakby, tak? Nie pozostaje mi nic innego. Ciota, to jest wkurzony Luigi, wkurzony Rocky. Możeś mi wysłał na głupie misje. Dobra, sprawdźmy, co my mamy za duchy. I chyba dwa dżemy? No dwa przegapiłem to na bank, tak. Trzy przegapiłem, dwa, które na samym początku jakby przegapiłem i ten jeden, co już kamieni węglowych nie było, no, kurde. Nowe duchy, nowy bu, przynajmniej bu mamy wszystkie na bieżąco. No i tyle, 43 tysiące. Muszę zobaczyć w ogóle, na ile punktów jest jakby ten level, nie wiem, czy 2000, czy 2200, czy coś takiego, żeby sobie obliczyć sens jakby czasu plus skarbu, które zdobędę. Mam teorię, okej. Te silne duchy, które zgarnąłeś w tamtym rozdziale, okej, wiem co, chyba wiem co się z nimi stało. Ktoś kontroluje duchy w całej tej okolicy i ktoś używa tych kryształów, żeby no, moc im zwiększyć, tym duchom. Okej, jeżeli do tej pory ciągle wydobywali te kryształy i zabierali dla siebie, no to być może zawalczymy z mocniejszymi... Ty zawalczysz, Luigi, z mocniejszymi duchami w przyszłości. To nie oznacza nic dobrego. Okej, i dalej nie wiemy, kto za tym stoi wszystkim. Luigi, czy sądzisz... Czy myślisz o tym, co ja myślę, jakby? Karamba! Te dwie gwiazdki, tak mnie to prześladuje, to jest najgorsze. Okej, pierwszy kryształ okazuje się, że jest tutaj, tylko że... muszę jakoś zdobyć coś, nie wiem, węgielek, czy cholera wie co. A! To super. Tylko, że ja się teraz tego pozbyłem, rzuciłem to gdzieś tu. O, a to kurczaczek! No dobra, to musimy kurczaczka podpiec. Szybko. Ja to już na internecie znalazłem, bo w ogóle ja się nie spodziewałem, że to tu będzie. To jest dla mnie dziwne, no ale spoko. Mamy kryształ numer jeden. Chodź do mnie, dziękuję. Tak, pierwszy kryształ, którego brakowało, no już wiem, gdzie jest jeszcze ten drugi brakujący. A drugi, moi drodzy, brakujący się znajduje tutaj. I tutaj nie ma kilofa znowu. Tak jak tam brakowało w tym większym pomieszczeniu. Okej, i żeby go rozbić, ten lód musimy rozbić, to musimy stąd zdobyć chyba jakieś itemki. Tak, bo wtedy z Toadem mogliśmy chodzić. Okej, i mamy. Jest kryształek, ten drugi brakujący. Za cholerę bym się nie domyślił, że to może być akurat tutaj. No już tylko czterech brakuje, tak właściwie trzech, bo później zdobędziemy już tego ostatniego. Chwila prawdy, 1200 hajsu to jest... No, bo dosyć dużo i chyba tylko 5 HP straciłem, ale przez to, że zbierałem te kryształy, to chyba trochę dłużej mi misja zajęła. Nie, nawet szybciej. Okej. Proszę. Jest! Mamy trzy gwiazdki. Subcio, Jezu. Ach, jeszcze tylko trzy levele tutaj. Trzeci level, boss oraz duszki. A i tamten kryształ zebrałem jakby co. Ten trzeci brakujący z tego levela. Czyli trzy zostały już tylko w tym świecie. No dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle, tak jak mówiłem. W kolejnym odcinku dokończymy sobie już raczej ten rozdział, chyba że naprawdę to będzie bardzo, bardzo długie. No i dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Trzymajcie się i hej, hej!